W dzisiejszym odcinku połapiemy trochę kur. Już tłumaczę dlaczego. Jak wiecie, w ostatniej aktualizacji dostaliśmy do gry nowe mityczne kury i właśnie dzisiaj mogę grać tylko lutem z tych kur. Muszę również wygrać gierkę, więc koniecznie oglądajcie odcinek do samego końca. Byłoby mi mega miło, jak walnęlibyście łapę w górę pod tym filmem. Oraz pamiętajcie widzowie o kodzie ZAKSZAK ITY w sklepie. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy mają wpisany kodzik ZAKSZAK ITY do sklepu. Dokładnie tak widzowie, jak wiecie, na mapie pojawiły się mityczne fioletowe kurczaki. W ostatniej aktualizacji dostaliśmy tą zmianę i ja właśnie teraz zleciałem sobie na mapę i szukam takich kurczaków. Jak wiecie, możemy grać tylko lutem z nich, więc zobaczmy, co da mi pierwszy, a pierwszy kurczak daje mi, chłopie, złoty kałaszek, no i to mi się podoba. Ej, serio, w grze nie ma teraz lepszego sposobu niż chodzenie i szukanie kurczaków. To one dają tak mocne przedmioty, że to jest naprawdę niesamowite. No co, może z marszu bierzemy jakiegoś drugiego kurczaka? Ja bym na pewno się nie obraził, gdyby mi się tutaj jakiś pokazał. Ale jeszcze przed tym, beczki, matsy, żeby było oczywiście spoko, bo jednak samymi kurczakami, no, meczu nie wygram, bo jednak musimy mieć coś do leczenia, coś do budowania i tak dalej, i tak dalej. Jest kotwiczka, to mi się podoba, będzie do ucieczki albo do dojazdu kurczaków, to zależy, bo kurczaki możemy też dojeżdżać kotwiczką, czemu by nie? Ja mam takie przeczucie, że kolejny kurczak będzie gdzieś tutaj na górce. Czy mam dobre przeczucie? No jak na razie nie najlepsze, ale spokojnie, jeszcze jakiegoś znajdziemy. Powiem wam ciekawostkę, że jak zagrałem pierwszy mecz po tym update'cie i zleciałem na mapie, to dookoła mnie były 4 kurczaki. 3 chyba złote i 1 fioletowy. Więc jestem trochę zdziwiony, że na razie jest ich tutaj aż tak mało. No ile jest tych kurczaków? Ty ja jednego kurczaka miałem, co jest grane? Dajcie oczywiście widzowie znaka w komentarzu, jak wam podoba się ten update, bo jak dla mnie jest sztosem, naprawdę sztosem. Za tydzień mamy nowy sezon, no ogólnie dzieje się bardzo dużo ostatnio w tej grze. Przepraszam, nie nowy sezon, nowy chapter. Kto czeka na nowy chapter, zostawcie łapkę w górę, zobaczymy ile z nas osób czeka na nowy chapter. Mamy klucz do safe, otwórzmy sobie safeik. I tak nie mogę z niego zabrać żadnych broni, ale możemy oczywiście zabrać leczenie i matsy. Ej, no takiego pierwszaka to bym przygarnął. Kurczak, lepiej się pojaw i dawaj mi takiego pierwszaka, gościu, bo jak nie to się zdenerwuję. I cię zjem. Okej, nieważne, zbijamy te beczki, idziemy szukać kolejnego kurczaka. Moim celem jest znalezienie jeszcze chociaż dwóch i będzie naprawdę spoko. Duża potka, duża potka, duża potka, zawijamy. A możemy tak poszukać kurczaków z rifta? Czekaj, tu ich nie widzę żadnych. Dobra, wskakujemy do rifta, lecimy ich szukać. Panowie, wy się przede mną nigdzie nie ukryjecie. Ej, pies mi szczeka, może jakiegoś kurczaka znalazł w domu, nie wiem. Słuchajcie, czy wy tutaj widzicie jakieś nowe mityczne kury, czy nie? Bo jak na razie pustka, widzowie, pustka, jest bardzo pusto. Nie ma nic. Ej, a może te kurczaki po prostu nie chodzą po zimie, tylko chodzą po letniej stronie mapy, więc przejdźmy się na letnią stronę mapy. Mam nadzieję, że tam je znajdę. Ej, bo mi jeszcze sąsiad wierci w ścianę. Ja mam nadzieję, że tego widzowie nie słychać. Napiszcie w komentarzu, sąsiad nie wierci Zakrzakowi w ścianę. Mój sąsiad to jest chyba niezły majster, bo u mnie cały czas coś wierci, masakra. Powiem tak, ja jestem oczywiście zadowolony z tego, co mam, bo jeżeli wiecie, a może nie wiecie, kałach to jest oczywiście mój ulubiony karabin w Fortnite, który jest aktualnie dostępny w grze, więc tyle dobrze. Gorzej gdybym miał co? Gorzej gdybym miał SMG-ka, bo wtedy nie mógłbym w ogóle bić na daleko. Szukamy kolejnej kury, ale to są jakieś bzdury, bo nie mamy żadnej kury. Czuję się troszeczkę oskamowany, oszukany na kury. Naprawdę, widzowie, czuję się teraz oszukany. Przeleciałem pół mapy i dalej nie ma żadnej. Ej, co jest 5? Pytam się całkowicie serio. Mamy kurę. Nie, to wilk. Wilku, bądź taki miły, daj się na sobie przejechać, cyk, i chodźmy razem, jakieś znajdziemy na pewno kury. Bez dwóch zdań to się uda. Leci jakiś gościu. Czekaj, gdzie on jest? Tam jest. Ja do niego biję. 36 dostał, widzowie. No, 36 biało ma. Pokonał mi wilka. Na biało jest. Chłopie, ty mnie tutaj nie denerwuj. Ja cię eliminuję. Na easy. Nie no, on musi być mój. Tak serio. Potkę piję. 37. Ole, go skończyłem, ty. Chyba się nie spodziewał, że tutaj kałaszek wjeżdża i rozjeżdża. No ja mówię, kałach jest totalnie najlepszy. I przy okazji mamy kurę. Jest fioletowa kura. Kuro, bądź taka miła i daj mi pompę. Z góry dziękuję. SMG. Okej. SMG może być. Powiem tak. Nie będę narzekał, widzowie. Darowanemu koniowi nie patrzy się w zęby, czy jakoś tak to było. Wypijmy sobie oczywiście kolejne potki. Czekaj, jeszcze najpierw mała potka musi wjechać. Mała potka wjeżdża, duża potka wjeżdża i kurę idziemy znaleźć, tak. W dzisiejszym odcinku słowo kura padnie dużo razy. Jeżeli ktoś policzyłby, ile razy w tym filmie padło słowo kura, to normalnie przypinam od razu serduszko. To jest dobry plan. I kolejna kura złota. Dobra, daj pompę, proszę cię. I młota mi dała. Dobra, bierzemy młota zamiast SMG-ka. Chociaż czy na pewno, a może nie, widzowie, bo jednak SMG na blisko będzie lepszy niż młot. Tu się biją goście. Panowie, czy nie macie ochoty, żeby ktoś trzeci dołączył do waszej bitki? Powiem tak, nie wiem, czy macie ochotę, czy nie. Ja i tak tam idę, więc powodzenia.
Nawalamy go, wo, wo, wo. No i dlatego mówię, że kałach to jest najlepszy karabin w grze. Przecież to tak sieka człowieku, że ja nie mam pytań, naprawdę. No to jest niesamowite. Próbuję tego gościa teraz dojechać, nie mam pojęcia, czy to się uda. Zapewne będzie tak, że jak go będę chciał dojechać, to zginę. Ale widzowie, czego się nie robi, żeby odcinek był fajny. O, jest gościu, no, no, ale ma, ej, ma kwadratowego. Biało ma 34, traf go. Za krzako, chłopie, weź ty trafiaj, gościu. Ja muszę go dojechać, nie ma innej opcji. Ten chłop już jest mój, to jest mój kill. Nie powinienem od niego zginąć, bo nie miał on nawet leczenia. No co uciekasz? On ma chyba apteczki, on się cały czas leci apteczkami. No i patrz, uciekł. Mamy kolejnego, on ma Gugana. Nie, tylko nie Gugan. Chłopie, chyba sobie żartujesz, biorę bubla, rzucam. Przynajmniej mi nie zgugani. Nie, nie wiem jak wy. Napiszcie, czy wy też uważacie, że Gugan jest za mocny. Bo moim zdaniem Gugan jest totalnie zbyt OP. Wyflatuje we mnie, laseruje go. Dostał 19, jakbym miał pompę, to by już leżał. Chyba przegiąłeś, chyba lekko przegiąłeś. Dostał 30, laseruje go dalej. Biało, 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 jest na hita totalnego. Skałacha, lecę z nim, o nie, ginę. Pierwszy kurczak namierzony, proszę daj mi shotguna. Ups, nie trafiłem. No wreszcie, wreszcie mamy pompkę, jest idealnie. Widzimy się, gdy znajdę drugiego. Więc ja lecę w poszukiwania, życzę mi powodzenia. Długo nie trzeba było czekać, mamy kolejnego kurczaka. Aha, który daje mi tą samą pompę. Dobrze, zabiorę. A na horyzoncie znajduje się już kolejny. Kolego, bądź tak dobry i daj mi kałacha. Proszę, albo młota, albo snajperkę. No coś innego niż lewerka. No, to jest żart. Ja nie wiem, widzowie, czy ktoś sobie aktualnie ze mnie robi jaja, czy nie, ale jest czwarty kurczak. Jak tu dostanę lewerka, odcinek się kończy. Uwaga, no, no i się nie kończy. Mamy SMG lewerka, wygrywamy tą gierkę. Ja już serio myślałem, że dostanę 10 lewerków i że to jest zbugowane, ale na szczęście nie. I czy ja jestem właśnie dojeżdżany przez gościa? No, chyba jestem z tego, co widzę. Ty chłopie, co ty robisz? Gościu, czy tobie się coś pomyliło? Ja cię muszę dojechać w takim razie. Budujemy się do góry. On w ogóle tam się jakoś dziwnie skrada przy drzewie. Laseruje mu to, pyk, na ziemię. 22 na biało, jest na hita. Bomba, bomba i go nie ma. Czemu dojeżdżał mnie bez potki? Nie wiem, dziwna decyzja, ale GG. Jak coś, to mamy tu kolejnego chłopa, który właśnie mnie dojeżdża. No, da panowie, co ja wam takiego zrobiłem? Dajcie, że nagrać normalny odcinek. No jasny gwint. Idziemy do góry, daję mu pompę. Czyli to nie weszło? Edycja, pyk, edycja, bomba, 108, pięknie, pyk, boksik zabudowany. Idziemy do boku, boksujemy go, bombę mu daję, leży. To było całkiem niezłe, zostawcie łapę w górę. Wychodzi na to, że mamy dwa kile. Mój lód naprawdę się sprawdza, oddaję jak na razie. Czego chcieć więcej? Możemy znaleźć jeszcze jakiegoś kurczaka ze snajperką i będzie klasa. A teraz zbieram macy, bo mam ich 20. Ta, tak niezbyt dużo, bym powiedział. Zbieram te macy, szukam jeszcze jakichś tutaj kurczaków, żeby oczywiście dały mi jeszcze lepszy loot, ale się chyba skończyły i poznikały. Jednak się myliłem, jest kurczaka, nawet dwa kurczaki. Dobra, pierwszy, co mi daje? Uwaga, daje mi lepszego SMG-ka, w sensie dla mnie lepszego, ja wolę tego z tumikiem, a drugi daje mi DMR. No to tak średnio bym powiedział, ale jeszcze jest trzeci, który daje mi, chłopie, lewerka. Czwarty z lewerek w tym meczu. Pozdrawiam. Bardzo mało ludzi. Taka strefa, 19 osób. Ciekawe czemu. Coś czuję, że na mapie jest jakiś niezły ziód, co dojeżdża każdego i jest totalnym koksem. Ale poskładamy go na luzie. Szybki krzak. Wyjdę z niego, jak będą dwie osoby. Mam idealnie środek strefy. Piękna sprawa. Cztery osoby do końca meczu. Ja tutaj dalej sobie siedzę. Ludzie latają i zaraz, mam nadzieję, będą ze sobą walczyć. Ten chłop zacznie strzelać do tego, więc zaraz będą trzy osoby. Elegancko. Ja wyjdę z krzaka, dojadę ostatniego i będzie klasa i wygramy. Jeżeli wszystko pójdzie według planu, bo to różnie bywa. Ziomek leci w powietrzu, ja go nawalam. Ale go nawalam, super go nawalam. Ekstra, ekstra, 10. Niesamowity damage, 10 kolejne. Wow, gościu na pewno już jest w szoku. Ile damage'a dostał, leci szybki kolaps. Może jakieś kile dostanę, nawalam. 10, 10, nie no niestety bez killi. Ej, skończyło mi się ammo do SMG-a. Jest źle, ty chłop wejdzie do krzaka. Siemano byczku, aha, fajnie, że nie zginął. Dobra, jednak zginął. Nieważne, trzy osoby, przyguganiłbym tam trochę, co? No, Gugan mógłby oddać, ale nie wyleciał skóry, więc nie przyguganie. Oni się tam ostro tuką, z tego co słyszę. Dostał jeden na biało, więc wjeżdżamy. Wjeżdżamy, rozjeżdżamy, jeden na jeden jestem. Leży, bombę mu daję, pyk. Edycja, pięknie, on jest tu, ta był tutaj. Boksuje gościa, no nie, no nie zboksowałem. Lekko się zawiesiłem, a szkoda, wyszedł do góry. Widzowie, no ja chcę to wygrać. Ja chcę, chłopie, wygrać tą gierkę. To musi być win, czuję się jak na kreatywnym. Tak się build fightujemy, wow, on mi dał. Ale on ma słabą pompę strasznie. Dobra, może i ma słabą pompę, ale może mnie z niej porobić. Nie no, gościu, jak ty tak będziesz grał, to ja idę i cię kolapsuję. Krótka piła, widzowie, krótka piła czy nie? Proste, że krótka piła, lecimy go skolapsować. Jednak nie lecimy go skolapsować, bo mi to trochę nie wyszło. O, jest tu, dobra, dostał. Mamy hagie, nie mam ammo w pompie, ekstra. Spamuję chłopa, może dostanie. Nie, nie tym razem. I chyba mu się macy skończyły, stary. Tak to wyglądało przez moment.
Jaki to jest sposelniec? Ma zero boksik, wlatuje, lecisz na ziemię. Jednak nie lecisz jeszcze. Aha, bo ja nie mam matsa. No to mega, mega, naprawdę mega spadł na ziemię i wygrywamy loot tylko z nowych mitycznych kurczaków. Zostawcie łapę w górę, subujcie kanał, pamiętajcie o kodzie w sklepie Zakrzak i ty. Dziękuję wszystkim za oglądanie, klikajcie w ten odcinek, który się teraz pokazuje. Trzymajcie się, do następnego i piona.